Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nastały czasy covidowego rozdawnictwa, zasiłków, no i w zasadzie życia z ręki państwa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Kongresy, no oczywiście teraz demokraci są większością, no i przegłosowali $2 tryliony w ramach pomocy tej covidowej, no ale ta pomoc covidowa sama w sobie, no to jest mała cząstka, ma cokolwiek wspólnego z covidem. Większość to jest po prostu przepływ pieniędzy z rąk ludzi pracujących i płacących podatki dla ludzi niepracujących i niepłacących podatki. No to jest taki można powiedzieć pociąg ekspresowy do państwa pełnego zasiłku. No tyle tylko takie jest pytanie, jak długo to wytrwa, tak? Bo tych chętnych do odbierania pieniędzy od państwa jest coraz więcej, a tych, którzy pracują i dają podatki, jest coraz mniej. No to jest w zasadzie ekspres, który na końcu ma ścianę, o którą ekonomia albo przywali, albo tory kolejowe, która wywali. $300 jest w ramach dodatkowych, powiedzmy, pieniędzy dla ludzi, którzy stracili pracę. Ogólnie rzecz biorąc, bezrobocie, no to w Ameryce nie znaczy bezrobocie, to nie znaczy ludzie bez roboty. Ludzie bez roboty jest więcej niż tych, którzy, jeżeli ktoś podaje, w Ameryce podają unemployment, czyli bezrobocie, no to znaczy ludzie, którzy są zarejestrowani i pobierają pieniądze z urzędu stanowego, a urząd stanowy, no to jest ubezpieczenie, bo jak człowiek pracuje, no to każdy pracodawca tam płaci 1% czy 2% ubezpieczenia na bezrobocie, no i tam jest kilkadziesiąt tygodni. W różnych czasach to przesuwają o ileś tygodni. No teraz za Trumpa, no to kongres ustanowił, że będą dokładać tam $400. Teraz za Bidena też miało być 400, no ale nawet demokraci powiedzieli, że 300 dodatkowo do bezrobocia to jest dużo za dużo. Ludziom się nie będzie się opłacało pracować. No i bardzo często tak jest, że są na pograniczu. No jeżeli się nie liczy pod uwagę ubezpieczenia zdrowotnego, no jeżeli ktoś ma ubezpieczenie zdrowotne, no bo bez ubezpieczenia zdrowotnego, no to zdecydowanie nie opłaca się nie pracować. Demokraci również zrobili to, że 10 tysięcy normalnie na jedną osobę kwota wolna od podatku jest 12 tysięcy, a teraz dodatkowo zrobili bezrobocie jest wolne od podatku do 10 tysięcy, także 22 tysiące ludzi, którzy zarobili i dostali bezrobocie, no to mają bez podatków. No i to spowalnia ludzi chętnych do pracy. Dlaczego to robią? Dlatego to robią, że demokraci chcą płacić, szczególnie w tych socjalistycznych stanach. Jest tam tak, że budżetówka ma duże pensje, no i dlatego kongres przeforsował to, żeby był taki czek $1400 na osobę, 2800 na dwie osoby, które zarabiają do 150 tysięcy. No tyle tylko, że jak zarabiają 150 tysięcy, no to oni zapłacili około 14-15 tysięcy, także to jest inna sprawa. No ale jaka jest myśl tych lewackich polityków? No myśl to jest taka, że te rozdawnictwo, te czeki wysyłane teraz, $600 jeszcze wcześniej, no to się składa do $800 miliardów. 800 miliardów dolarów było zabranych jednym ludziom i dane drugim ludziom. No i teraz wielkie pytanie ekonomiczne, albo normalne pytanie ekonomiczne, gdzie każdy normalny nieekonomista może się zapytać, co się dzieje z tą forsą, tak? No i każdy normalny człowiek zna odpowiedź na te pytania. Każdy normalny człowiek po prostu powie, że 1/3 ludzi wyda od razu, 1/3 włoży
zależy na oszczędności, a 1/3 weźmie, spłaci swoje stare długi. No i to tak statystycznie działa, także nie trzeba być ekspertem ekonomicznym, żeby wiedzieć, co się dzieje w ekonomii. No ale taka forsa, co ona powoduje? No ona powoduje większą inflację, czyli co to znaczy? No to znaczy, że za bochenek chleba trzeba zapłacić $4, powiedzmy, a nie 3,50 czy 3. Że benzyna teraz za Bidena podrożała około 30% i teraz jest galon, to jest prawie $3,50. A galon, no to jest prawie 3,5 litra, no to także wychodzi już prawie dolar za benzynę. Wtedy, kiedy powiedzmy pod koniec kadencji Trumpa, no to benzyna kosztowała $2,50 za galon. No także to jest 1/3. Także jest to po prostu, wpływa to wszystko również na niepewność. Na niepewność biznesów, na niepewność normalnych rodzin amerykańskich, no i cała niepewność rządu, no bo rozdawanie i wydawanie, no to jest poważna sprawa. Ostatnie Biden, no to mówi, że te pieniądze, no to są dawane tym, którzy najbardziej potrzebują, ale jednak, no kto nie potrzebuje? No wszyscy potrzebują. Ekonomiści studiują ciągle te stymulusy, kiedy państwo rozdaje pieniądze, cudze pieniądze, no to patrzą się jak ludzie zużywają te pieniądze. Po amerykańsku to się nazywa windfall. No windfall, czyli coś, co powiedzmy jabłka spadają z drzewa i czy jakieś owoce z drzewa, czyli coś spada ze względu na wiatr, to się nazywa windfall, czyli niespodziewana wartość jakaś, no szczególnie w pieniądzach, to już od lat 1960 studia były, dużo ekonomistów, między innymi Milton Friedman, no ten, który spierniczył Polskę i tym całym, całą tą Balcerowicza kretyństwem, no kretyn amerykański, Balcerowicz drugi kretyn, rozpierniczyli ekonomię amerykańską, no i Milton Friedman powiedział, że w 1957 roku w swojej książce to on napisał, że takie niespodziewane pieniądze, które ludzie uzyskują, no to ludzie nie wydają, bo amerykańscy komuniści to mówią, dać forsę ludziom, to ludzie pobiegną, będą kupować, będą wydawać, no a tak niestety nie jest, bo większość normalnych ludzi, tak jak Friedman mówi, każdy normalny wie, no to każdy normalny człowiek wie, że ludzie, którzy dostają, no to prędzej czy później wiedzą, że jeżeli rząd dał, to prędzej czy później będzie brał. Także po prostu odkładają dzisiaj na przyszłość. No i oszczędzają te pieniądze, które spadły z drzewa. Wiedzą, że to nie jest na cały czas, że to się zmieni i że prędzej czy później będzie trzeba zapłacić. Także takie rozdawanie pieniędzy państwowej nie ma żadnego wpływu krótkoterminowego na jakiś przepływ. No nie wpływa i nie kopnie ekonomii, także to jest taka permanentna hipoteza dochodu. No, państwo daje, żeby ludzie wydawali, ludzie nie wydają, bo się boją państwa, że państwo przyjdzie i zabierze. Rządy, no pod republikanami i pod demokratami testowali to, bo rozdawali te pieniądze. Przez ostatnie 20 lat, no to było takich najróżniejszych rozdawań. W 2001 roku, później było w 2008 roku, no i teraz w 2019-2020 roku. W 2001 roku, no to był krach taki, kompletny upadek nieruchomości.
Znaczy w 2001, no to był krach takich sztoków, czyli giełda padła. W 2008, no to padły nieruchomości. Dlaczego w 2001 padła giełda? No to były, bo to były te wszystkie internetowe dotcomy. To wszystko było jakieś sztuczne pieniądze. Nikt nic nie produkował, a to były po prostu papierowa forsa. W 2008, dlaczego krach był nieruchomości? No dlatego był krach nieruchomości, że przed 2000 rokiem, tak 1910 lata, no to żeby dostać pożyczkę z banku, no to trzeba było mieć 20% down payment, czyli powiedzmy zaliczki. No jak się miało 20%, się płaciło właścicielowi domu, pożyczało się 80, no to nie było tak dużo ludzi, którzy mieli te 20% zaliczki. Nie było tak dużo ludzi, którzy byli w stanie kupować domy, także ceny domów były niskie. Rząd się zaczął wpierniczać, no i jak rząd zaczął się wpierniczać, to powiedział, nie potrzeba 20%, nie potrzeba 10%, później zaczęli mówić, nie potrzeba 5%, nie potrzeba 3%, no i czym mniej ludzi potrzebowało tej zaliczki, to więcej ludzi się zbierało i chciało kupować. Jak więcej ludzi się zbierało, chciało kupować, no to ten dom, który potencjalnie mogło kupić trzy osoby, bo miało forsę, no to jest 30 osób, które miało dużo mniej forsy i mogło pożyczyć z banku, no to wtedy ten dom zamiast kosztować 150 tysięcy, kosztował 180. No i bank pożyczał 180, ktoś zamiast 36 tysięcy zaliczki, no to miał powiedzmy tam 5 tysięcy. No i to się wszystko tak zaczęło, że domy po prostu poszły w górę i straciły proporcje do zarobków, bo zawsze w Ameryce to było tak, że hydraulik 5 lat pracował, nie jadł, nie płacił podatków, no ale pensję roczną razy 5 kupił sobie w mieście hydraulików. Lekarz 5 lat swojej pracy, no to sobie kupił dom w mieście lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Także były dzielnice miasta droższe, dzielnice miasta biedniejsze, no ale nie spowodowało to, że ktoś musiałby teoretycznie pracować 7, 8, 9 lat, a teraz właśnie w ten sposób już tak jest, no bo średnia domu w Ameryce jest około 480 tysięcy, a średnia zarobku w Ameryce jest około 52 tysiące rocznie, tak, także, że dużo dłużej trzeba pracować. Także, no i później cały ten kryzys zdrowotny, między innymi przez tą pandemię, no to te 2001, 2008, 2019, to jest to rozdawnictwo pieniędzy. No i jak się zachowują rodziny? No rodziny, tak jak powiedziałem, jedna trzecia wydaje zaraz po tym, jak dostała, pieniądze przelatują przez forsę, jedna trzecia oszczędza, no i tak, także, że rok po roku wszystkie te badania potwierdzają to, co Friedman pierdoła, co rozwalił Polskę z Balcerowiczem, no miał rację, no ale to każdy to rozumie, nie wiem dlaczego Friedmana słuchali, no reszta oszczędza albo wydaje. Badania Banku Rezerwy w Nowym Jorku właśnie tak pokazywało. 36% oszczędziło pierwsze te wypłaty państwowe, 35% spłaciło pożyczki, no a całe te niecałe 30% powiedzmy wydało. Także to każdy normalny to rozumie. Nie trzeba być ekspertem, jeżeli macie takie uczucia, że tak jest, no to właśnie tak jest. No i 2021 większość domów amerykańskich, rodzin amerykańskich weszła z dużą ilością forsy. Po prostu nie wydawali pieniądze, mają na oszczędnościach więcej niż mieli przez ostatnie dziesiątki lat. W 2020 roku rodziny amerykańskie miały 15 trylionów dolarów na kontach
czekowych i na kontach oszczędnościowych, porównując do 11 trylionów w 2019. Także to jest 3 tryliony w ciągu jednego roku, czyli to jest 25% więcej pieniędzy. No i teraz te proporcje pomiędzy pożyczkami, no bo ludzie mają te biorą pożyczkę na hipotekę, na domy, biorą pożyczkę na samochód, biorą pożyczki na naukę dzieci. Także powiedzmy w 2007 średnio około 14% dochodu szło na spłacanie tych wszystkich obciążeń, pożyczek i tak dalej, a w 2020 no to około 9% szło na spłacanie tych pożyczek. Także to jest duża różnica. No i to jest te proporcje zarobków do spłacanych długów, no to są najniższe od lat 1980. No to jest troszeczkę inaczej niż to było w 2009, kiedy Ameryka wychodziła z tej recesji po tym całym krachu nieruchomości. Wtedy było proporcje między spłacaniem a zarabianiem były największe procenty. Jak się popatrzy, czy posłucha się tych komunistycznych ekonomistów, no to oni mówią, że efektem rozdawnictwa państwowego, no to jest dystrybucja właśnie dla nisko i średnio zarabiających domów. No ale co to znaczy? To znaczy, że rząd pożycza pieniądze, no bo wydaje te swoje bonds na bardzo niski procent. No i część tych ekonomistów mówi tak, jeżeli państwo pożycza forsę i drukuje te pieniądze i to jest 2,5%, no to jeżeli ludzie dostaną czek od rządu, który pożyczył to na 2,5%, to ludzie i tak są do przodu, bo ludzie wezmą ten czek państwowy z podatków innych ludzi. No jak oni mają karty kredytowe bankowe po 15, 17, 18%, no to oni spłacą te karty kredytowe. No i wtedy ten cały ten układ ekonomiczny jest wspaniały ze społecznego punktu widzenia, że biedni mogą spłacać wysoko oprocentowane karty kredytowe, że mogą pospłacać te wszystkie chwilówki, no bo chwilówki no to też jest bandytyzm, to jest popularne w Ameryce. Czy powiedzmy pożyczki do pensji, no bo to często ludzie, szczególnie w biednych dzielnicach, gdzie ludzie nie mieli no, kont bankowych, no to pożyczali pieniądze, a później przynosili i oddawali swój czek, no i tam jedną dziesiątą powiedzmy zabierała ta firma. Ludzie nie zwracali tak uwagi, no ale to chyba w zbrodni i karze, jak on pożyczył tam $10, to ona dawała mu tam 8,5 czy 9, to później tą staruszkę, ten, jak on się Raskolnikow chyba nazywał, po prostu zaciukał. No ale teraz nie zaciukują, ale są te chwilówki, są te pożyczenia. Dużo ludzi pospłacało. No rozdawnictwo jest popularne. Dlaczego? No bo rozdawnictwo powoduje, że są wyborcy. No, ale prędzej czy później wszyscy podatnicy się zdenerwują. No i to już zaczyna widać, że ludzie zaczynają się denerwować. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, serdecznie pozdrowienia dla konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Socjaliści, popatrzcie się, co Biden robi.
Biden już po prostu 8 lat był wiceprezydentem, no i teraz będzie chyba 3 miesiące prezydentem. Kamala Harris chyba go przejmie. Popatrzcie się, jaki jest bałagan z benzyną, bałagan na granicy, bałagan z Syryjczykiem, który doprowadzi do tego, że Ameryce zabiorą broń. Zdrowia dla normalnych.